Czwarta kolejka PKO BP Ekstraklasy rozpoczyna się w Krakowie. Krakowia podejmuje Zagłębie Lubin. W 10 minucie Michał Rakoczy posyła długą piłkę do Beniamina Kalmana. Finn wpada w pole karne. Kalman zagrywa do Patryka Makucha, a Makuch mieści futbolówkę w siatce. 1-0 dla gospodarzy, ależ idealne uderzenie Patryka Makucha i pasy na prowadzeniu. To już Kornel Rupa zagrał piłkę z prawej strony. Jest Paweł Jaroszyński w poprzeczkę. Co za potężne uderzenie. Krakowia mogła prowadzić 2-0, ale Jaroszyński minimalnie się pomylił. Początek meczu zdecydowanie dla podopiecznych trenera Jacka Zielińskiego, ale wreszcie i Zagłębie próbuje atakować Damian Bochar i ten, który przed chwilą trafił w poprzeczkę, teraz ratuje swoją drużynę. Jaroszyński wybija piłkę sprzed linii bramkowej. Jesteśmy ponownie w polu karnym Zagłębia. Rupa ma doskonałą sytuację, ale znakomita interwencja Wejraucha. Krakowia się nie zatrzymuje. Kolejna akcja z prawej strony, tym razem Takuto Oshima. Co zrobi z piłką? Zagrał w pole karne. I kto? I Patryk Makuch po raz drugi. 2 gole Makucha i prowadzenie Krakowi 2-0. Ależ fenomenalny mecz zawodnika Krakowi, również po przerwie. Gospodarze mają przewagę. Waldemar Fornalik zniecierpliwiony spogląda na murawę. Zagłębie próbuje odrabiać straty, ale w tej sytuacji Sebastian Madejski broni strzał Tomasza Makowskiego. W 90 minucie przewracany w polu karnym Mateusz Grzybek, Kacper Śmiglewski, który chwilę wcześniej pojawił się na murawie, sfaulował w tej sytuacji, no i nie ma innej opcji. Po analizie VAR rzut karny, Kacper Chudyna pewnie zdobywa bramkę kontaktową. Zagłębie przegrywa już tylko 1-2, ale w ostatnich minutach nie jest w stanie doprowadzić do wyrównania. Pierwsza porażka Zagłębia, a Krakowia wygrywa z Miedziowymi 2-1 i dzięki temu w tym momencie zostaje liderem Ekstraklasy. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.